Halo, dzień dobry, dzień dobry. Gdzie moja woda? Tu? Przyszedł ten dzień, słuchajcie. Przyszedł dzień live'a z Sabiną. Będzie się działo, także chodźcie do nas. Wspaniały temat dzisiaj, także się dzieje. O, już mamy Sabinę, dobra. O, Sabina, ja ci klikam akceptuj, a mi tu nie wyskakujesz. O, wyskakujesz. No, dzień dobry. Hello, couple lat. No właśnie, trochę czasu minęło. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym live. Dziękuję ci niesamowicie mocno za to zaproszenie. Jak tylko nagrałaś mi tę głosówkę o tym, żebym tutaj była z tobą, to aż mi się cycuszki zatrzęsły z radości, więc jestem. Słyszałam. Wiesz, ja się tak jak ci mówiłam, ja się zbierałam do tego. Ja ten pomysł, to on już został gdzieś tam zapłodniony chyba z rok temu dosłownie, tylko musiał podrastać we mnie. Także bardzo się cieszę, że jesteś. Super. Ekstra. Ja po prostu jestem totalnie w takim naprawdę bardzo fajnym nastroju dzisiaj i no, nie mogę się doczekać tego flow, który będziemy miały, bo już rano jak siadłam do takiej medytacji swojej, do swoich tam praktyk, to miałam takie, o, ale to będzie dobry dzień. Ale to będzie super, także normalnie mega, nie? Także no, jeszcze raz bardzo dziękuję i jestem na 100% tutaj. No i cudownie, cudownie. Kochana, ten temat, wydaje mi się, że on jest bardzo taki i twój, i mój, bo to jest prawda w seksie, prawda w związku, prawda w życiu. I ja, wiesz co, my żyjemy w takich czasach, gdzie my już wojen się nie uprawia na szable, tylko na informacje. I dzisiaj prawda jest walutą. I to jest wyzwanie współczesnego człowieka, żeby odnaleźć w tym całym, w tej lawinie informacji to, co jest prawdą. I dla mnie personalnie tym barometrem jest serce, ale nawet nie tylko serce, a kobieca cipka. To jest jakby ten barometr, który mówi, to jest dla mnie prawdziwe, a to jest dla mnie nieprawdziwe. I dokładnie tak. Jestem ciekawa, jak ty to widzisz, jak ty widzisz w ogóle rolę Joni w temacie prawdy, jak ty z tym pracujesz? To jest jeden z takich aspektów, do których ja w ogóle zapraszam kobiety na moich procesach, typu po prostu połącz się z nią, poczuj ją, połóż swoje dłonie na niej, nazwij ją, przyjmij tę nazwę, jak nazwy jakieś, które ci nie pasują, no to albo z tych cytryn zrobisz sobie lemoniadę, albo no jak nie chcesz, to wymyśl sobie coś swojego. I no właśnie, jeżeli te usta mają przemówić, to tam masz na dole dwie pary warg, które mogą powiedzieć znacznie więcej i jeżeli się z nimi połączysz, to ja pierdzielę, jesteś nie do zatrzymania. Poza tym, jak się połączymy właśnie z mądrością tego ciała, i które u kobiet reprezentuje się po prostu i naprawdę solidnie stoi właśnie jako Joni, no to kurczę, to jest portal, poprzez który my przychodzimy na świat, i portal, poprzez który wychodzi też nasza prawda. Ja mam swoją osobistą praktykę. Jak ja mam dylemat i nie wiem, co zrobić, to ja po prostu kładę moje dłonie na mojej cipce i jakby, Pusia, co ty o tym myślisz, nie? Takie, albo przemów do mnie, co z tym zrobić, nie wiem, jechać na to szkolenie albo coś tam i w ogóle. Ja mam bardzo wyraziste i konkretne odpowiedzi, tak lub nie. I to jest takie krótkie, konkretne, ja wiem, że to ma rację. Ja idę zawsze za tym impulsem. Tak założyłam firmę, tak zaprosiłam mojego męża do małżeństwa, tak wybrałam takie najfajniejsze naprawdę dla siebie procesy i rytuały, które mi pomagały, no to kurczę, no i to zawsze ma rację. Nawet jeśli na początku jest jakaś trudność w przechodzeniu tego, finalnie okazuje się, że za tą trudnością była znacznie większa wartość. I to jest super, i to jest super. I ta prawda wyraża się właśnie między innymi w ten sposób. Boję się tylko właśnie trochę o ludzi obecnie, to nie znaczy, że się jakby martwię, bo jestem przekonana, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Niemniej nam się wydaje, że my znamy prawdę, a my znamy tylko jakąś historię, którą sobie często powtarzamy i zawsze jest legitna. Tak, tak. Ona jest zawsze legitna po prostu.
To jest niesamowite, także, no ale to już jest też temat bardzo szeroki. Tak. I ty w pracy z energią też to wiesz, że mamy swój core, ale na nim narosło coś takiego, co przykrywa ten core. I to się zawsze objawia tak, że no albo zerkniemy pod spód, albo to zignorujemy. No ale to już znowu, ja już tak trochę się rozmemłałam teraz. Dobrze, dobrze. Jakby to wszystko jest bardzo fascynujące. Jakby ja totalnie czuję to, co mówisz, bo nawet opowiadałam dziewczynom, że miałam jakiś taki proces ostatnio, że w ogóle zjechałam w dół do mojego Hadesu. Weszłam na chwilę tam w ofiarę i po prostu taka wkurzona szukałam. Jakby szukałam, żeby ktoś mi pomógł. Szukałam na zewnątrz i spytałam się Shakti, spytałam się tej mojej bogini, spytałam się mojego łona i taka sfrustrowana przyszłam do niej i mówię, kurwa, powiedz mi coś, co mi teraz pomoże. I to jest takie piękne, że ona tam jest zawsze i ona odpowiada zawsze, nieważne w czym ty jesteś. I usłyszałam takie dwa słowa, jestem tobą. I to mnie tak rozwaliło, że no przecież, gdzie ja szukam na zewnątrz, to w ogóle nie jest do znalezienia na zewnątrz, przecież to jestem ja, to jest moja mądrość. I to było, jak usłyszałam to, jestem tobą, to nagle wszystko tak opadło, jakby ta iluzja właśnie, ta historyjka cała bezsilnej dziewczynki opadła i nagle, kurde, przecież jestem zajebista. I stanęłam do tego, także no to jest taka mądrość, która tam zawsze jest i jest dostępna i właśnie ta prawda. Mi się bardzo, słuchaj, zapadło w pamięć, jak jeszcze byłam u ciebie na, nie wiem, czy masz nadal te bezpłatne konsultacje, dawno, dawno temu byłam tak, u ciebie na tym. Prowadzę. I pamiętam, że powiedziałaś mi coś takiego, co mnie tak poruszyło i tak mnie dotknęło w wielu warstwach. Powiedziałaś coś takiego, to nawet nie dotyczyło bezpośrednio mojej sytuacji, tylko rozmawiałyśmy ogólnie o związkach i powiedziałaś o zdradzie bodajże, że kobieta, która w ogóle zaczyna nawet myśleć o zdradzie, że ona, w niej powinien być taki ruch, że ona przychodzi do tego mężczyzny i staje w tej prawdzie i ona mówi, hej, ja zaczynam myśleć o innych mężczyznach, ale chcę być z tobą, jakby usiądźmy, pogadajmy o tym, bo zależy mi na tym związku, nie? I jakie to było dla mnie duże i odważne i jakie, szczerze mówiąc, sprzeczne z tyloma naukami, które ja w tej duchowości naszej współczesnej słyszałam, że lepiej mu nie mów, albo idź się bzyknij, jak potrzebujesz i jakby nikt nie musi wiedzieć, jakby... Bądź empowered przecież, nie? I masz do tego prawo. Nie? Znowu, to są historie, tak. A jaka jest prawda, nie? Tak. No, wiesz co, dziękuję, że o tym przypominasz, bo to jest ogromny temat, a... Ja w moim odczuciu w ogóle cokolwiek, co jest pominięte w konwersacji, jest kłamstwem. Ja mam naprawdę radykalne podejście do tego, ale jeżeli i w mojej relacji to też tak działa, jak ja czuję po prostu, bo to jest nieuniknione. Dla mnie to jest nieuniknione. Jeżeli ja widzę atrakcyjnego mężczyznę albo atrakcyjną kobietę i we mnie coś się takiego fajnego porusza i ja mam taki ruch i chciałabym o tym powiedzieć mojemu mężowi, to właśnie dlatego muszę mu o tym powiedzieć. Gdyby po prostu do niego idę i mówię, ja pierdzielę, chyba mam jakiś rodzaj braku, ale nie wiem, czy to wynika z tego, że ja pominęłam jakąś swoją potrzebę, czy my we dwoje, czy ty ją pominąłeś i musimy to namierzyć, bo mi się ktoś wydał bardziej atrakcyjny. I ja ci to mówię po to, żebyśmy się teraz zbliżyli do siebie. I on zawsze to przyjmuje, nie tylko z wdzięcznością i potem, okej, co robimy? Tak, i to jest tak. Mega. I to jest mega, to jest taka kontra w porównaniu do tego, jak ja byłam wychowana i jak prowadziłam poprzednie moje relacje, gdzie jak ja czułam właśnie, że idzie mi tak jakby moja uwaga w stronę innej osoby, to było takie, a więc to pewnie, ta relacja to pewnie nie jest ta. Bo, no, i znowu, to jest historyjka. I to jest historyjka, ona brzmi ładniej, te historie, które sobie sprzedajemy tak w ogóle, które myślimy, że są prawdą, one zawsze są zajebiste i łatwe do kupienia. Tak. Ale nie widzimy tych, które są pod spodem, a pod spodem jest nie znasz się, szukasz jakiejś walidacji spełnienia na zewnątrz, przyklejasz swoje poczucie spełnienia do innej osoby i w ten sposób cię to kieruje. To jest brzydka historia, to jest chujowa historia, jej nie kupimy. A prawda to jest właśnie, widzę całość, widzę tą swoją też ciemną stronę i ja nie mówię o tej akceptowanej ciemnej stronie, którą jest jeszcze ten słuszny kobiecy gniew, ta legitna jakaś furia, ale mówię też o tym
naprawdę zawiści, manipulacji, pomijania właśnie jakichś takich szczegółów, wmanewrowywania ludzi w swoje historie, wycofywania się z nich, nie brania odpowiedzialności za siebie, to znowu, to nie są ładne historie. Tak. Także to widzenie całości właśnie, żeby się przyjrzeć samo, co ja czuję w zasadzie, czy jest pod tym jakaś potrzeba, czy ja ją zaniedbałam, czy zaniedbaliśmy ją we dwoje w relacji, w zależności od jej tam charakteru i w ogóle, czy może ty ją jakoś zaniedbałeś, a ja ją komunikowałam, bo coś się dzieje, jest jakiś symptom jakiegoś odłączenia i widzę to i mu komunikuję o tym, czy nie. Mhm. Kurczę, dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo to jest duże właśnie, a naprawdę my kierujemy się historyjkami i usprawiedliwianiami typu nie chcę go ranić. Tak. Albo no właśnie, no nie chcę mu zrobić przykrości. Po co to mówić, jeśli to będzie dla niego takie ała. No po to, kurczę, żeby wzrosnąć. Tak. I nie oszukuję. I najważniejszym motywatorem wzrostu jest ból. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I powiem ci, że ja bardzo często widzę tak naprawdę to zatajanie i okłamywanie i niestawanie do prawdy, to zatem często się kryje taki ruch u kobiet, że ja jako kobieta uważam, że on jest za słaby, żeby to ponieść. Ale przez to jest taka samospełniająca się przepowiednia, że przez to, że ja w ogóle w to wierzę i że ja nie sprawdzam i ja nie mówię hej, sprawdzam i ja nie staję do tej prawdy, że ja nie stawiam go do wyzwania, to ma być wyzwanie, ty jako kobieta stawiasz go do wyzwania, ale nie swoimi standardami, bogini i tak dalej, tylko swoją prawdą, swoim otwarciem. Tak, dokładnie tak. I właśnie widać ten ruch, że już zaraz ci dam głos, widać ten ruch, że kobiety po prostu boją się go, boją się tej słabości, a przez to ją same stwarzają. I co ty na to? Nad tym jest historia, która jest ładniejsza do kupienia jeszcze. Bo to, że ja ci tego nie mówię, bo myślę, że jesteś za słaby, to już jest taki głębszy poziom, już myślę w wyższej świadomości, bo nad tym jest historia, która jest ładna do strawiania pod tytułem ja jestem silna, ja to uniosę. Tak. Ja jestem ta silna, ja to uniosę. I nie podajemy, nie zauważamy właśnie, no jeżeli ja jestem to silna, no to w kimś widzę słabość. Tak. Nie? Żeby dotrzeć do tego, to już wtedy trzeba zdać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy. Z ogromnego poczucia arogancji, własnej arogancji. Kim ty kurwa jesteś? Żeby odbierać moc sprawczą drugiej osobie, nie konsultując tego z nim. Tak. Wolę wywalić to, co myślę i powiedzieć wprost, bez względu na to, czy ja się mylę, czy nie, ale powiedzieć, że hej, mam wrażenie, że chciałabym nawet zatrzymać to, co teraz myślę dla siebie, bo stawiam się jako trochę silniejszą, że uniosę to coś, co teraz myślę, co ciebie stawia w słabości jakiejś. Jakbym nie wierzyła, że ty to udźwigniesz, a przecież jesteś duży i silny i w ogóle. Więc powiedz mi, co ty o tym myślisz. I bez kitu. Większość ludzi z drugiej strony mówię, ma takie, jakby, czemu w ogóle chciałaś to zataić? Tak, jakby, dokładnie. Bo to jest, znowu, to jest podejmowanie decyzji za kogoś. Tak. A my nie jesteśmy bogami, jakkolwiek boskie jesteśmy. My nie jesteśmy bogami. My nie jesteśmy takim Bogiem, który po prostu może podejmować decyzję za inną osobę. My nie możemy narzucić komuś swojej woli. Tak. To już jest naprawdę aroganckie. To jest ta chęć ochrony, chęć uniknięcia przykrej konfrontacji, chęć niesprawienia komuś przykrości jest utrzymywaniem go dokładnie w tym, czego nie lubimy. Tak, dokładnie. To jest takie, no. Ja zawsze, jak pracuję z dziewczynami, które są ratownikami, to ja właśnie bardzo często to mówię, że to jest o arogancji. Twoje ratowanie jest o arogancji. Jest o tym, że ty jesteś lepsza, bardziej oświecona, ty jesteś tą, która może pomóc, a tutaj ktoś jest taki słaby i jakby, a wokół tego są wszystko takie historyjki o miłości, prawda, że to jest przecież z miłości. Mhm. Która tam? To nie jest miłość, to jest z lęku, to jest z... Tak. To jest po prostu też brak wiary i brak wiary w prawdę. W pewien sposób, prawda? I brak wiary w siebie samą chyba też w jakimś stopniu, bo to też, no sorry, jesteśmy w relacji, no to są tam dwie strony. Brak wiary w to, że ja uniosę, że ja jednak nie muszę cię ratować. No. I ja nie jestem ci potrzebna, a jak ja nie jestem ci potrzebna, to ja nie spowiążę z tobą takiego powiązania, że ty musisz mnie potrzebować i wtedy, to jak ty będziesz mnie kochał?
No, to jest takie, to jest uwikłanie takie naprawdę bardzo przykre. Ja jako była ratowniczka i trzeźwa perfekcjonistka, totalnie to czaję. Ja też. Muszę się na tym łapać po prostu, że mam ten ruch taki, bym nie powiedziała, albo bym zrobiła za niego. Wolę mu powiedzieć, bym teraz ci nie powiedziała, bym coś zrobiła za ciebie, ale mówię ci, żebym zrobiła, więc ty coś zrób i pokaż mi kontrę. Żebym ja mogła po prostu na tym urosnąć i zobaczyć, to nie jest potrzebne. Mhm. Ja mam się zająć sobą, a ty masz się zająć sobą. I tylko dlatego będziemy mogli być w dobrej relacji. I mieć epicki seks przy tym. Dokładnie. Piękne to jest, co mówisz. Tutaj dziewczyny pytały, czy live będzie zapisany. Oczywiście będzie zapisany live'ik. Ale jeszcze wracając, chciałam cię zapytać, absolutnie tutaj nie krytykując nikogo konkretnego, bo to w ogóle nie chodzi o konkretne osoby, to chodzi o jakiś taki zespół, jakby zespół idei, które być może są właśnie oparte na iluzjach. Jak ty się masz z takim podejściem, że jeżeli masz potrzebę, właśnie takich nauczycieli, którzy mówią, jeżeli masz potrzebę, to idź tam sobie poruchaj, załatw tam sobie te swoje potrzeby, nie mów mu, ty szczęśliwa, on szczęśliwa, wszyscy szczęśliwi. Jakby z jednej strony to się wydaje być takim całkiem logicznym rozwiązaniem, prawda? Że wszyscy szczęśliwi, tak? Ty masz jakąś większą potrzebę, to idziesz i spełniasz tą potrzebę. On być może nie ma, czy tam na odwrót. No i jakby z wierzchu to się wydaje być takim dobrym rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że pod spodem coś tam gnije już. I teraz jestem ciekawa, jak ty to widzisz. Co ty byś powiedziała takiej osobie, która ma takie podejście? To jest duże pytanie i ono ma wiele poziomów i odpowiedź zależy od stopnia samoświadomości i etapu rozwoju tych dwojga osób, które tworzą relacje, też stopnia świadomości wobec ich potrzeb. To naprawdę od tego zależy, bo ja bym to zbadała najpierw. No ja pracuję też z parami i pracowałam z jedną parą, dla których układ niemonogamiczny był dobry. I oni do tego doszli. Oni do tego we doszli. Ale w większości wypadków, gdy jedna strona zaczyna to rozważać, oni nie szukają rady. Te osoby szukają potwierdzić, że to, czego ja chcę, albo to, czego unikam, albo to, na co mam ochotę, jest okej. Okay. I wtedy mogę powiedzieć moja terapeutka, albo mój mentor czy coach, że idź za głosem serca, i bo na tym wzrośniesz, bo ostatecznie jesteś prowadzona. I mamy różne fajne nakładki na to, ale no. Znowu, jeżeli ktoś będzie takie osobiste, co powiem w tej chwili, w moim odczuciu, jeżeli ja miałabym zataić cokolwiek przed moim partnerem, nie mówiąc mu w całości, albo nie mówiąc, albo część pomijając w ogóle, że mam taką potrzebę cielesną, mam ochotę na więcej, ty mi tego nie dajesz, albo chciałabym inaczej, a ty mi tego nie dajesz, więc ja poszukam tego sobie na zewnątrz i co ty na to? Nie? Chodzi o tę konfrontację właśnie, nie? No bo znowu, relacja może się w pewnym momencie z tego rozejść. I to jest punkt rozwojowy. Jeżeli okazuje się, że moje potrzeby cielesne, duchowe, rozwojowe, jakieś tam, zaczynają przerastać, to coś, co stanowi punkt możliwości wewnątrz relacji i konfrontuje to z moim partnerem, i on okazuje się, że on ma zupełnie inny kontener na te potrzeby, czy duchowe, rozwojowe, czy cielesne, czy jakiekolwiek, no to wtedy stoimy w punkcie zwrotnym. Czy ty wzrośniesz do tego, co ja tutaj mam? Bo rozwój nie działa wstecz, nie da się zmniejszyć, to zadusi w końcu. Czy spróbujemy i okaże się, że jednak nie pasujemy do siebie i się pożegnamy? I mamy na to zgodę i akceptację. To jest ważne, bo to jest dorosłe wtedy. To jest dojrzałe, jeżeli mamy zgodę i akceptację na to. Nie? Czy w ogóle wtedy, no właśnie, pomijam temat, ładuję się gdzieś na zewnątrz, żeby trwać w relacji, która jest ciasna, jeszcze wciągając w granie tej roli kogoś, kto jest niewinny w tym. Tak, świadomości. No według mnie to jest po prostu chore i głupie. Tak, dokładnie. Jak można? Bo odwołam się jeszcze właśnie do tej jednej pary, o której wspomniałam. To były osoby, które mają niesamowicie głęboki poziom komunikacji. Oni byli super po prostu dla siebie partnerami, współrodzicami, bardzo się kochali.
jedna osoba miała naprawdę duże potrzeby, druga nie. I ta druga powiedziała wyraźnie, oni nad tym pracowali, żeby nie było. 2 lata wstecz pracowali na terapiach, na swoich mentoringach, warsztatach. Ona próbowała się otworzyć, ta druga osoba, ale po prostu nie szło. I ona uznała, ja nie mam takich potrzeb, ale chcę, żebyś był szczęśliwy, chcę, żebyś czuł się zadowolony i będzie dla mnie chyba okej, chyba, bo nie wiem, ale jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. Jeśli spróbujesz innymi kobietami, a ja no chciałabym tylko, żebyś był ze mną szczery wtedy. Oni ustawili sobie bardzo dobre granice. Czy oni nie cierpieli przez to? Absolutnie nie, bo okazało się, że potem potrzebowali jakby porozmawiać głębiej na temat konsekwencji tego. Ona jednak poczuła się trochę zraniona w tym. Poczuł się temu winny, ale potem znowu rozmawiali o tym i wzrośli na tym wspólnie. Tylko tam była ta prawda między nimi. Prawda, właśnie. I żadna z tych osób nie zakładała, że ta druga tej prawdy nie uniesie. Tak. Ja zresztą widzę ten taki straszny w ogóle, to jest taka hipokryzja w ogóle. My wszyscy jakby cenimy prawdę jako jedną z głównych wartości, ale jakby wszyscy, pokaż mi tą brudną prawdę, wolę, żebyś była ze mną szczera, czemu mi nie mówisz, może byś mi powiedziała i w ogóle, tylko czy my reprezentujemy to, o czym mówimy? Tak. My zawsze mamy jakieś usprawiedliwienie. Nasze poczynania, takie czy takie, one miały jakieś usprawiedliwienie. Każdego mają. Każdego mają. Dokładnie. I tak sobie myślę o tym, co mówiłaś przed chwilą, że w kontekście prawdy i związku, że tak naprawdę prawda w związku to jest też to, że ja mam gotowość w sobie, żeby go zakończyć. Że ja nie idę na kompromis. W sensie, że ja mam zawsze to z tyłu głowy, że ta opcja jest i że ja nie wchodzę w takie uwikłanie, że wszystko tylko, żeby ten związek zatrzymać, wszystko tylko, żebyś ze mną został, żebyś ode mnie nie odchodził, błagam, zostań ze mną. I ja cały czas, czyli ja jestem gotowa dla siebie, dla swoich potrzeb, dla swojej miłości, dla swojego dobra poświęcić nawet tę miłość do tego mężczyzny, bo bardzo często jest tak, że związki się kończą, a miłość zostaje i te związki się rozstają na takiej zupełnie innej płaszczyźnie. Sama jestem po takim rozstaniu. Tylko po prostu widzisz, że idziecie po prostu w inne miejsca i kochacie się, próbujecie się do siebie dopasować, ale to nie jest ani jego prawda, ani moja prawda. To jest po prostu jakaś inna forma miłości, a stać nas na to, żeby stanąć do czegoś wyższego. I to jest takie bardzo trudne dla kobiet, zwłaszcza bardzo, dla kobiet. Bardzo trudne. Bardzo, to jest bardzo trudne. Ja bym nawet nie rozgraniczała, że trudne dla kobiety, czy dla mężczyzny, bo pracuję też z mężczyznami, dla nich też to jest trudne. Oni jeszcze w ogóle mają ten taki syndrom opiekuna często, jestem odpowiedzialny za rodzinę, tak? Jestem im to winny, więc oni mają inny zestaw problemów niż my po prostu. Ale to jest to samo, tylko ma po prostu jakby taką inną twarz. Ale bardzo dziękuję Ci, że o tym powiedziałaś, bo to jest ultra istotne w ogóle. W pewnym momencie, na jakimś etapie rozwoju naprawdę już wiemy, kim nie jesteśmy. Wiemy, kim jesteśmy i wiemy, w którą stronę chcemy iść. No i relacja, no miejmy naprawdę realne spojrzenie. Każda relacja na jakimś etapie się skończyła. Kropka. I w najlepszym możliwym wypadku ona się skończyła dlatego, że jedna z osób umiera pierwsza. To starsza i po prostu jedna z osób umrze pierwsza. To jest koniec, fizyczny koniec tej relacji. Jak na jakimś etapie po prostu to się po prostu dzieje. I mnie zadziwia, dlaczego my ignorujemy to, że to nie jest kontrakt na całe życie, który spaja wszystkich. Obrączki, one gówno znaczą. Podpisy w urzędach, to gówno znaczy. Naprawdę, to gówno znaczy. To, co ma znaczenie, to czy my jakby się aktualizujemy. Aktualizujemy do cholery aplikacje, smartfony, a czy my aktualizujemy związek? My nie jesteśmy tymi samymi osobami, które się poznały rok temu, 2, 3. My nie jesteśmy już tymi ludźmi. A ludzie mają przeświadczenie właśnie, że znam moje życie. Nieprawda. My codziennie jesteśmy zupełnie inni tak naprawdę. I to, o czym wspomniałaś, to jest teraz taki mój... to jest teraz takie bardzo żywe we mnie właśnie. Ja idę swoją drogą, która wymaga ode mnie tego, żebym na paręnaście tygodni tak naprawdę odłączyła się od pracy, odłączyła się od tego kraju w ogóle, wyjechała gdzieś indziej na szkolenia z tantry.
I ja wiem, że ja wrócę zupełnie inna z tego. I my mamy z moim mężem taki właśnie już, no, mamy w sobie tę akceptację i zgodę. Ja wiem, że ja wrócę inna i ja nie wiem, czy to małżeństwo to przetrwa. Ja nie wiem tego. On też tego nie wie. On nie wie, czy on uniesie to, jak bardzo inna się stanę. Nie ma pojęcia. Ja tego nie mam, ja nie mam pojęcia, bo ja na pewno nie będę się próbowała umniejszać. Wiele osób próbuje się umniejszać, tak, właśnie, żeby wpasować się w pudełko teoretycznych oczekiwań drugiej osoby, nie konfrontując jeszcze tego z nimi tak naprawdę. Nie? No ale jednak. I my wiemy, że to będzie dla nas ogromna próba, bo każdy etap mojego jakiegoś rozwoju generuje w nim, znowu się rozjechaliśmy. Teraz czy my się odnajdziemy i czy mój rozwój będzie na zasadzie, ja cię inspiruję do tego, żebyś sam coś znalazł dla siebie, czy ja już jestem zbyt odjechana dla ciebie? Tak, tak, dokładnie. Kobieca energia jest tą właśnie, która jest bardzo inspirująca, bardzo zapraszająca, bardzo taka zmienna i płynna, ale kobieca energia to jest też chaos. Tak. To jest destrukcja, to jest zniszczenie, to jest ja wydaję wyrok śmierci albo ja posyłam do życia. Pełne objęcie kobiecej energii to jest naprawdę ta struktura, którą sobie budowałam, teraz ja ją zbuduję sobie nową. I mając w sobie też pogodzony aspekt męski, który on to chroni, on to otacza opieką, on trzyma bezpieczeństwo nad tym, i on też jest głosem rozsądku czasami. Ej, odleciałaś za wysoko, tak, wracaj. Tak, tak. Ten aspekt męski ja projektuję na mojego męża. I to jest cudowne, bo to jest bardzo świadoma projekcja. Ja wiem, kim jest mój wewnętrzny mężczyzna, ja go odnajduję w nim. I tu jest to pytanie, czy on będzie chciał przyjmować tę rolę, do której ja go świadomie zapraszam? Tak. Czy ja chcę świadomie wchodzić w tę rolę, do której on mnie świadomie zaprasza, gdy myśli o swojej wewnętrznej kobiecości? Czy tu jest match? Ale to polega na ogromnej komunikacji, ale przede wszystkim akceptacji, że każda relacja się skończyła, że ona jest wyborem, że to jest codzienny wybór i że trzeba się pytać się, czy my chcemy w ogóle być ze sobą, tak naprawdę szczerze. Nie na zasadzie, no przecież jesteśmy, no więc come on, mamy dzieci, wspólny dom, no to chyba no wiadomo, nie? Nie wiadomo. No nie wiem, no lubię zadawać takie prowokacyjne pytania moim klientom, czy ty lubisz siebie taką, jaką się stałaś w tej relacji? Czy ty lubisz go takim, jakim się stał w tej relacji? Czy wy jesteście dumni z siebie, z tego, jakimi się objawiacie wewnątrz tej relacji? Czy wy byście się wybrali ponownie? To są fajne rzeczy, naprawdę. I tu no, te odpowiedzi nie są takie oczywiste. Tak, nie, zupełnie nie są. Ja słucham tego z podziwem, to bardzo ze mną rezonuje, co mówisz, bo to jest... Słuchaj, dla mnie prawda to jest coś takiego, to jest codzienność i żyjemy codziennie, każdego dnia się do niej stawiamy. To jakby dla mnie szczerość to jest jedna z moich podstawowych jakości. To jest jakaś taka w ogóle wartość, która z mojego rodu po stronie męskiej bardzo płynie. Co chwilę jak poznaję jakichś nowych członków tego rodu, to oni wszyscy tacy są po prostu bezwzględnie szczerzy. Natomiast ja cały czas znajduję w sobie aspekty, gdzie... Ej, to jest maska, tutaj oszukujesz, tutaj próbujesz się pokazywać fajniejsza niż jesteś w rzeczywistości, a tutaj mu tego nie powiedziałaś, a tutaj jakby my znajdujemy te kolejne poziomy w sobie i skonfrontowanie tego jeszcze z mężczyzną i zmierzenie się z tą prawdą jego, że może na przykład on nie jest gotowy do tego stanąć, że on jest w jakiejś innej podróży, a może kiedyś się spotkamy w jakichś innych okolicznościach i to też jest okej. Ja w ogóle odczuwam teraz tę energię, tak jakby kobiecość bardzo się podniosła i wzrosła i jest bardzo dużo, nawet tutaj dziewczyny moje, które obserwują, często do mnie piszą, że się tu kolejna się rozstała i kolejna się rozstała i jest coś takiego, taki ruch, widzę, że jakby kobiety do czegoś stają i teraz jakby są zapraszani mężczyźni do tego, żeby stanąć. Tak. I dlatego wydaje mi się, że kończą się te związki, bo te kobiety na przykład już chcą czegoś więcej i zostawiają tych mężczyzn, a ci mężczyźni są tacy, halo, przecież ja tak miałam dobrze, miałam seks, miałam kobietę w domu, miałam wszystko, a dla niej to było niewystarczające. I takie, dlaczego to było niewystarczające dla niej jakby. I to jest takie zaproszenie, taka inspiracja z innej strony dla mnie kobieca, dla mężczyzny do tego, żeby on się stawił do siebie. Tak, tak, to jest
Ja tak jak wspomniałam na początku, jak nam jest wygodnie, to my się nie będziemy rozwijać. Po prostu, no sorry, nie? I wszystkie najgorsze rzeczy, jakie ja przechodziłam, one okazywały się najpiękniejszą po prostu destrukcją, która no, musiała się stać, bo bym nie wzrosła na tym. Ból jest najlepszym motywującym, takim największą motywującą siłą. I my nie doceniamy bólu. My unikamy bólu i dlatego cierpimy. Znośności jeszcze takiej, bo to jest taka tolerancja tego bólu i to my nie pozwalamy sobie go odczuć do końca, żeby zobaczyć, że robimy sobie krzywdę, że utrzymujemy się w jakiejś stagnacji. A sorry, w tym wszechświecie zasada jest prosta. Albo rośniesz, albo gniesz. Tak. Nie ma żadnego półśrodka. No sorry, nie, no albo rośniesz, albo gniesz, nie? Więc no, jak dobijesz do punktu, jest tak, jest mi bezpiecznie, jest mi stabilnie, jest mi dobrze, to teraz wybierz swój trud. Bo jak nie, to on cię pierdolnie. Dokładnie. Jak wybierzesz sama swój trud, to jesteś na niego przygotowana. Jak osiądziesz i będziesz sobie powtarzać, ale jestem zajęta, ale mam swoje sprawy, ale ja przecież się rozwijam. Nie, no znowu, to, mamy różne swoje tłumaczenia i w ogóle, ale patrząc z zewnątrz, czy to życie się zmienia gdzieś tak jakby, czy nabieram, czy puszczam jakieś rzeczy, czy nabieram, czy jestem inna niż na przykład 3 miesiące temu i w ogóle. I to są pytania, które warto, nad którymi warto się reflektować i jeśli właśnie na jakimś etapie, po jakimś czasie, tu jest fajny komentarz, wybierz swoje przejebane, super, to o to chodzi właśnie. Jeśli po jakimś czasie widzę, że po paru miesiącach jestem w tym samym miejscu, to już powinnam się kurwić i powinno mnie zaboleć. Mhm. Powinnam, naprawdę, bo sorry, bo to znaczy, że za chwilę ja będę bardzo przyzwyczajona do tego i wtedy nie będę mogła tego puścić. Mhm. Będzie mnie bolało bardzo. Gdy mi to będzie zabrane na przykład, a to i tak nie jest moje. Mhm. Tak wymyśliłam, że być może jest, ale nie jest tak naprawdę. Tak. Więc naprawdę my musimy mieć dobrą relację z bólem i akceptację na ból. Ból jest pięknem, które dobarwia życie. I jeżeli się do tego podejdzie naprawdę z miłością, właśnie z radykalną akceptacją, to niektóre moje klientki dochodzą do pięknego wniosku, który też tak do mnie spada co jakiś czas, coraz częściej. Nie ma różnicy między skrajnym bólem a rozkoszą. Jedno i drugie, nie zostawi cię tym samym. Jedno i drugie zmieni twój system nerwowy. Jedno przechodzi się w nieprzyjemności, drugie w przyjemności, ale to jest interpretacja. Ale unikanie bólu mamy jak w banku. To jest źródło cierpienia. Tak, 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 dokładnie. I to jest taki ruch bardzo ludzki i w ogóle wydaje mi się, że to jest taki, że my sobie jako społeczeństwo, my sobie stworzyliśmy takie struktury, których w ogóle rolą jest to, żeby ten tłumić ból. My mamy mnóstwo lekarstw na ból dostępnych od samego przebudzenia, od telefonu, poprzez słodycze, przez to, że mamy nawet obfitość na tych półkach sklepowych, tak, że jakby mamy dobrobyt, powiedzmy, tak, to jest wszystko, mamy dostęp do narkotyków, dostęp do pornografii, jakby jest łatwo, nam jest łatwo i my się przyzwyczajamy do tego, że jest łatwo. I my się robimy łatwi też, i kobiety się robią łatwe, i mężczyźni się robią łatwi. I to nam wcale nie służy. I ja często to mówię, że w temacie nawet seksu i rozwiązłości, tak naprawdę taka rozwiązłość jest taka fajna dla mnie rozwiązłość w relacji sama ze sobą, że ja w relacji sama ze sobą jestem rozwiązła i to jest wspaniałe. Jestem dla siebie samą kochanką, ale taka rozwiązłość, jak nam jest programowana w świecie, że możesz mieć 100 tysięcy partnerów i to w ogóle nic z twoją energią i twoim łonem nie robi. I tak samo mężczyźni. Jakby ja uważam, że to nie służy ani kobietom, ani mężczyznom, bo mężczyźni są przyzwyczajeni do tego, że jest łatwe, a ich męskość gnije, jak jest łatwo. Mężczyzna nie może mieć za łatwo. I tak samo kobiecość. Kobieta też nie, oczywiście, choć w innych płaszczyznach, prawda? Jakby jesteśmy w takim świecie i to jest takie ciężkie na nas napiera, no i jak z tym dealować, jakie praktyki wprowadzać, żeby jakby, to jest tak duże, że ty musisz ponad to, stanąć ponad to wszystko do trudu i do bólu, jakby komu się chce to robić, jakby jak to zrobić w ogóle, jak ty byś to ugryzła? Najpierw trzeba, no właśnie, to jest ogromne. No. Bardzo
bardzo się cieszę, że wiesz, wychodzisz właśnie z takim dużym tematem, niełatwym do uniesienia, ale o to właśnie chodzi, żeby nauczyć się nieść rzeczy, które są ciężkie, bo paradoksalnie, a w zasadzie logicznie, później jest naprawdę lekko. Mm-hmm. Jest naprawdę lekko. Ja myślę, że chyba najważniejszym clue to jest nauczyć się swojej własnej bezbronności. A my jej masowo unikamy. Mm-hmm. Unikamy bycia bezbronnymi, więc unikamy być odważni. Mm-hmm. Unikamy bycia bezbronnymi, więc unikamy też przyjemności. Unikamy bycia bezbronnymi, więc nie konfrontujemy się ze swoim wstydem. Mm-hmm. Unikamy bezbronności, więc unikamy też radości. Mm-hmm. Ile osób czuje się skompromitowanych, gdy nagle wybuchną radością. A ludzie dookoła rady sobie raz przez miasto i śpiewam sobie w samochodzie z otwartą szybą w ogóle, nie? Ludzie się gapią dziwnie, nie? I co z tego? Ale reakcja na radość nawet jest jakby taka, nie? O co ich chodzi, nie? Na cokolwiek, co jest powyżej takiego numbness. Na cokolwiek, co jest jakieś, mm-hmm. czy powyżej, czy poniżej, a bezbronność jest dokładnie tym czymś, to jest jedyny punkt, w którym jestem kompletnie zanurzona we własnym wstydzie, zupełnie bez kontroli, bez żadnego wpływu na efekt, na proces, jestem wyeksponowana na atak albo na miłość i stoję w tym. To jest kurewsko trudne, ja nienawidzę być bezbronna. Ja nienawidzę być bezbronna, a wiem, że to jest potrzebne. Nie cierpię być bezbronna, a w seksie jak nigdzie indziej to jest potrzebne. I to jest mega fajne, bo znaczy fajne. I przerażające, i przepiękne. Pokaż mi, jaka jesteś w seksie, a powiem ci, jaka jesteś w życiu. Pokaż mi, jak pozwolisz się spenetrować w seksie, a powiem ci, ile szans przyjmujesz od życia. Pokaż mi, jak dochodzisz do orgazmu, a powiem ci, gdzie w twoim życiu jest flow. No. Pokaż mi, jaka jesteś w seksie i pokaż mi, jak przyjmujesz pieszczoty, a powiem ci, gdzie widzisz swoje szanse. Pokaż mi, jak potrafisz dochodzić do orgazmu i czy dajesz sobie czas i przestrzeń na to, a powiem ci, jak traktujesz swoje ciało. To jest tyle po prostu przepięknych alegorii, które wyrażają się właśnie w tym przepięknym, polaryzującym tańcu, jakim jest seks. I seks jest jedynym rejonem życia, w którym trzeba koniecznie zapomnieć o utylitaryzmie i demokracji. Tam nie ma być porówno. Mhm. Tutaj, jak nigdzie indziej, doświadczamy, gdzie jest władza. Mhm. Gdzie jest poddanie. Tak. Kto ma władzę, a kto jest poddany. Ultra istotne. Jak bardzo mogę przyjąć esencję drugiego człowieka do siebie? Ustami? Pupą? Między piersiami? Mhm. Ja bardzo jestem w stanie czcić tę osobę i przyjąć ją do siebie w całości, razem z tym, co ma. Jak możemy się wymieszać wzajemnie, bo to się wymiesza i to zostanie w mojej energii. Tak, kogo ja przyjmuję do siebie? Jak ja traktuję moje ciało? Już abstrahując od samego seksu, czy ja kupuję sobie bieliznę, która jest z dobrej, organicznej bawełny na przykład? Czy mam jakieś poliestrowa? Albo nie wiem, jakieś inne gadki, które po prostu przyklejają się do mojej joni i co to świadczy o moim ciele w tym momencie? Jak ja je traktuję? Tak. Co ja w siebie wsiąkam? Tak samo właśnie z partnerami. Kogo ja do siebie dopuszczam? Czy ja tak naprawdę uprawiam miłość? Czy uprawiam samogwałt poprzez kogoś? Tak. Dokładnie. To są duże pytania. Ale znowu, one naprawdę sprowadzają się do, czy ja znam moją prawdę, czy ja umiem do niej zaprosić, czy ja umiem ją przekazać. W seksie, w seksie to jest ultra widoczne. W seksie jak nigdzie indziej. Tu naprawdę, tu jak coś nie działa, tu trzeba, chwila, moment. Nie? Albo odpłynęłam, albo czuję, że chyba chciałam już dojść, a to się przedłuża. Mhm. Jest mi głupio, czyli winna, jest mi głupio, coś mi się uruchamia. Mhm. Patrzmy na siebie, albo poddychajmy razem, albo cokolwiek takiego. I uwaga, seks nie jest miejscem na takie rozmowy. Wszędzie poza seksem się o tym rozmawia, po to, żeby w czasie seksu wystarczy puścić hasło właśnie, potrzebuję. Chwila, moment, coś takiego. Nigdy w seksie, bo to totalnie zabija cały klimat jakby. Ja to muszę mówić wszystkim parom, z którymi pracuję, bo oni są zaskoczeni, kiedy pytam się ich, czy rozmawiacie o seksie.
No tak, ale wtedy wiesz, no to już tak wtedy ten klimat mija i w ogóle nie mówię. Nie, nie, nie. Bo jak wy rozmawiacie o tym w trakcie, to to nie jest ten moment. Tak. Wy o tym rozmawiajcie, jak nie wiem, obierajcie, jak obieracie ziemniaki, albo nie wiem, przewijacie niemowlę, albo nie wiem, idziecie na zakupy. Wtedy jest czas na rozmowę o seksie, tak. Żebyście mieli ustawioną właśnie przestrzeń w chwili, gdy to się dzieje. Wtedy się puszcza kontrolę. Wtedy jest spontanicznie. I ten paradoks spontaniczności to polega na tym, że tą przestrzeń to się ustawia z góry i wtedy można się nie rozlać. Mhm. Tak. To jest właśnie to. Więc to jest wszystko z premedytacją. To jest mega, co mówisz, bo to jest dokładnie to samo, co się dzieje, jak na przykład pracujesz ustawieniowo i ktoś zaczyna coś mówić z głowy. Jakby energia opada. Tak samo jak pracujesz w procesie, jak pracuję procesami, nie? I ktoś zaczyna coś mówić z głowy. Energia opada. Energia nie lubi analizy, nie lubi kontroli. Ona lubi, żeby była obecność i żeby była cisza. I jakby to samo jest w seksie. I powiem ci, że piękne jest to, co mówisz. Dostałam z polecenia od mojej przyjaciółki, słuchaj, taką rekomendację instagramową, taka też. Kobieta ma taki profil, chyba Way of Devotion się nazywa, i ona właśnie, słuchaj, u niej podpatrzyłam, taki piękny tekst bardzo mnie poruszył. Ona mówiła o tym, że współczesna kobieta staje do tego, żeby być penetrowalną i nie penetrowalną w seksie, tylko wielopłaszczyznowo, bo kobieta, żeby być penetrowaną, ona musi być w miękkości, a my mamy tyle tych z rodu twardych struktur i przekonań, i które też są zasadne i które też wypływają z jakichś doświadczeń. I to jest to nasze jakby, jak ja przyjmuję, prawda? Jak ja przyjmuję energię drugiego człowieka, jak ja przyjmuję jego obecność, to nawet niekoniecznie tylko jego penisa, to chodzi o jego cały byt. Esencja. I czy ja mogę stać w tym oddaniu wobec niego, i czy ja się mogę oddać wobec jego, tej boskości wręcz w pewien sposób, tak. Nie? To ja jest lubię to sobie myśleć właśnie w seksie czy sama z moim ciałem, czy z moim mężem, dla mnie to nie ma różnicy, jak bardzo pozwalam się dosłownie sama penetrować temu fraktalowi wszechświata. Cały wszechświat, w którym się kocham w tym momencie. I na ile stać mnie na to takie dojrzałe poddanie się, bo to nie jest uległość. Tak. Właśnie poddaniu jest najwyższy aspekt przejęcia władzy nad sobą. Super empowering. Ja wybieram to. Ja wybieram to. Nie ma nic takiego właśnie wzmacniającego w obudowywaniu się dla ochrony, bo w pewnym momencie ten pancerz jest właśnie za ciasny. To jest bardzo piękne w ogóle to, co napisała ta pani właśnie, że kobieta w tym życiu daje się penetrować właśnie. Żeby zredefiniować też niektóre pojęcia, takie jak penetracja, chociażby dla wielu kobiet to się kojarzy źle. Jak pytam kobiety, tak, dla wielu kobiet na przykład, jak się ich pytam, z czym ci się kojarzy penis w ogóle, to przysięgam, 8 na 10 gdzieś w trzech odpowiedziach powie przemoc. 8 Ojej. Na 10 w pierwszych trzech odpowiedziach powie przemoc. Ojej. To ogromne. I ja też kiedyś tak właśnie myślałam, zagrożenie, dla mnie zagrożenie. To mnie spenetruje. No właśnie, ja wiedziałam, że to mnie spenetruje, a więc nie zostawi taką samą, a więc co się stanie z moim pancerzem, nie? Tylko pancerz nie utrzymuje w bezpieczeństwie, pancerz chroni od autentyczności i miłości. Tak, dokładnie, to jest taka miłość ma ogromną energię, ona, miłość i seksualność to są takie aspekty, bo seksualność jest po prostu fizycznym wymiarem i duchowym wymiarem miłości. I seksualność i miłość mają tę esencję, taką esencjonalną siłę, że one, to jest tak, jakbym się położyła na stosie, podłożyła tę masę po prostu w drewie, no oblała się naftą i powiedziała do tej osoby, z którą akurat wybieram być intymnie, masz pochodnie i spal mnie. Tak, ja, spal mnie. Kładę się na tym wtedy zacząć. Palmie, dosłownie. Ja dokładnie. Wiem, że ja zniknę, mnie nie będzie. Francuzi o orgazmie mówią le petit mort. Mała śmierć. Tak. Nie mylą. Mhm. Nie mylą. Seksualność jest takim bardzo pięknym portalem doświadczenia i życia, i śmierci na raz. Dokładnie. I pełni, i pustki. Tak. I chaosu, i harmonii w tym. My się tak skupiamy
trochę jako społeczeństwo na samym przyjemnym fragmencie seksualności i to niszczy jego głębie. Tak. W środowiskach duchowych w ogóle, jeśli chodzi o seks, no to ja w ogóle ubolewam, bo patrzę teraz też na jeden komentarz, że podobno osoby przebudzone duchowo tracą zainteresowanie seksem. Na moment tak, no bo faktycznie zaczyna się otwierać cała wizjonerskość i otwiera się serce na miłość taką już bardziej duchową i w ogóle. Ale jak można wypierać część swojej natury? Osoby naprawdę wybudzone duchowo, one tak nie błyszczą. One tak się nie wypowiadają szeroko i w ogóle one takie nie są właśnie jakieś, nie wiem, w blichtru i w cekinach i nie mówią o, nie wiem, o siódmej czakrze i straty taty. To są osoby tak głęboko osadzone w sobie, takie mniemutne. Tak, tak, ale jednocześnie pewne zabawy. One są charyzmatyczne, one są wspaniałymi rodzicami, one prowadzą dobre biznesy, oni nie szukają poklasku, oni po prostu są sobą i tym przyciągają. To jest ta różnica właśnie, nie? A no, te, które mówią w duchowości o tym, że nie wiem, że seks jest gorszy, albo że to są te niskie czakry, albo niskie wibracje, albo bo to wybudza coś tam. Kurde bele, ludzie, poczytajcie trochę o tantrze albo spróbujcie paru praktyk, gdzie tantra po prostu zawiera wszystko do gry, nie wykluczając niczego. I szukając właśnie gustowni, szukając boskości tam, od czego się odwracamy. Ja kiedyś prowadziłam takiego live'a o seksie analnym, który zaczęłam od słów jednej z moich mistrzyń, typu, zastanówmy się, gdzie Boga jeszcze nie szukać. I to, było tak, to jest takie zabawne właśnie, bo na tym jest takie tabu, że Jezu Bóg tam, nie? Super. Ale to ma prowokować właśnie tak, i rozciągać to myślenie. Co jest nieprzyjemne, ale bardzo wzbogacające i uwalnia. No i znowu pokazuje szerszy aspekt, szerszą, większą prawdę w tym wszystkim, to jest niewinne. Tak. Znaczenie to my nadajemy. Dokładnie, piękne to, co powiedziałaś. I tak myślę sobie, wiesz co, o tym jeszcze aspekcie oddania się. Kiedyś przeczytałam u takiej jednej pani coach takiego posta, który napisała i bardzo szybko usunęła. To była pani od żeńskiej energii i ona mówiła, że jakby skontaktowanie się z tym i wejście w seks z partnerem, ona ten post nosił tytuł, żebym nie spaliła, i że jak tam wejdziesz, to będziesz ssała jego kutasa jak ambrozję. I o ile uznałam, że być może na Instagrama to nie jest najlepszy dobór słów, to totalnie poczułam energię, jaka za tym stoi. To jest taka energia takiego oddania się, takiego otwarcia się, takiego po prostu weź mnie, zniszcz mnie, spal mnie, jakby to jest ta szakti, to jest ta żywa miłość, to jest to uwielbienie, że ty w ogóle uwielbiasz go jak Boga, że ty chcesz na jego ołtarzu po prostu jakby spłonąć. To jest taki piękny ruch, ale rozbawił mnie bardzo ten post. Genialne, co ona napisała, no faktycznie na Instagram to może nie bardzo, no. Wiesz, przeglądasz sobie, wiesz, swoje feedy przy dzieciach akurat, nie, o kurde. Specjalnie jakby, no nie? Także, ale to jest totalnie to i bardzo ze mną rezonuje to, co ty mówisz. Powiem teraz z własnego doświadczenia. Ja uwielbiam po prostu brać mojego męża za rękę, wsadzać go na tym fotelu, który jest za mną, rozebrać go, pokłonić mu się do stóp, tak. Obcałować je, rozebrać się, pobudzić się samej najpierw, pokazać mu, co robię, trysnąć na niego, a potem spytać się go, czy mogę go wziąć głęboko do gardła, bo ja wiem, ile zyskuje mój głos i moja czakra gardła właśnie dzięki temu. I tu jest to niesamowite pytanie. Czy ja mu służę, czy on mi? Kto tu ma władzę? Bo to się tak zaciera. Tak, dokładnie. Na koniec on jest zdewastowany i ja jestem zdewastowana. I to jest piękna destrukcja. Tak, to jest właśnie to. Oboje płoniemy właśnie, oboje płoniemy na tym ołtarzu i oboje tak bardzo dużo zyskujemy. Doświadczamy się zupełnie na moment, nie ma naszych osobowości. Tak, to się miesza. To jest co? W ogóle dziękuję, że wiesz co, wspomniałaś o czymś takim. To jest takie pieczne i bardzo niewinne zarazem. Tak. Właśnie pamiętam, jak byłam, słuchaj, na warsztatach z kobiecości u Magdy Dębowskiej. Magda zadała dziewczynom takie pytanie i to świetne pytanie. Ona bardzo nam dużo mówi o naszej relacji z męskością.
I ona się spytała, jakby, która z was byłaby gotowa uklęknąć przed partnerem i obmyć mu stopy, tak jak Maria Magdalena Jezusowi. Czy by było się... I dla wielu kobiet to było poniżeniem, tak? Bo my mamy trochę takie zaburzone, my łączymy poddanie się z taką splugawioną uległością, z taką, jak jest w pornografii, tak. z taką przemocą i gwałtem. Przykład, ale ja to bardzo poczułam, takie właśnie oddanie, że aż mu chcesz. I to jest w dwie strony i tak samo ty możesz przyjąć to obmycie nóg. Pamiętam, jak dokładnie, na pierwszej randce... No bo tylko mężczyzna to przyjmie. Chłopiec będzie zastanawiał, jak ja jej się odwdzięczę. Od razu jakby będzie takie kminienie. Tak. No, tatuś jej na to nie pozwoli. Tak. To jest duże, I no właśnie, bo ja kłamię, gdybym powiedziała, że w mojej relacji obecnej, w moim małżeństwie to tak zawsze było. Myśmy to sobie wypracowali. My ukochali te części nas, które bardzo się opierały przed taką czcią. Mi nie było łatwo na przykład wejść w bardzo ważne ćwiczenie, do którego zapraszam też kobiety, z którymi pracuję, gdzie najpierw trzeba naprawdę spojrzeć, zaakceptować swoje ciało, z miłością przyjąć każdą jego część, a na koniec, jak jesteś w relacji właśnie z kimś, rozbierz się, rozchyl uda przed nim i powiedz mi, co ty widzisz, jak patrzysz na mnie. Ja pamiętam właśnie, jak ja powiedziałam o tym mojemu mężowi, że no chcę, mam takie ćwiczenie, chcę to zrobić jakby. Nie? I to były początki mojego rozwoju wtedy, tak. I jak ja po prostu się rozebrałam, jeszcze mam te uda razem, on położył mi dłonie na kolanach, żeby je rozsunąć. Gapił mi się w oczy cały czas, jego po prostu wzrok zjechał w dół, popatrzył na mnie, przechylił głowę, znowu spojrzał na mnie i powiedział, wiesz co, ja jestem słaby w mówienie, ale ty jesteś dobra w hipnozie, więc powiem ci, jesteś hipnotyzująca. I dla mnie było przyjmij to wtedy, kobieto, nie? Bo jakkolwiek to jest bardzo pokręcone. My tak bardzo chcemy dobrze wypadać w ich oczach. My tak bardzo chcemy być atrakcyjne i piękne. My tak bardzo chcemy być akceptowane i takie celebrowane i w ogóle. To poproś o to i to przyjmij. To jest przejrzyj się w jego oczach, przejrzyj się w jego oczach, tak jak podświadomie i tak to robisz. Tylko konfrontuj to z nim właśnie, zapraszaj go do tego, a wtedy to przyjmij. I to cię otworzy naprawdę na coś pięknego, bo jest coś niesamowitego właśnie w takim przekraczaniu własnych ograniczeń w bezpiecznej atmosferze. Nic już nie jest straszne. Tak jak w sypialni, tak jak w moim łóżku dzieją się takie cuda, w moim życiu po prostu ja jestem nie do zatrzymania. Jakby... To się niesamowicie przekłada i to ciało się robi takie niesamowicie otwarte, takie mniemuśne po prostu, takie młode w ogóle, ono naprawdę młodnieje. Głos zyskuje, kobiety robią się takie magnetyczne po prostu, one wystarczy, że idą ulicą i to się, wow, widziałeś w ogóle. Laski po prostu, no kurde. Dzieci się cieszą w ogóle dookoła, nie? Jeżeli rodzice wchodzą w takie procesy, no to jest po prostu niesamowite. I naprawdę nie ma żadnych problemów. A jak się pojawiają, to jest na zasadzie, jak ja radzę sobie z moją bezbronnością, to. Co byś poleciła singielkom, które nie mają takiej wiesz, struktury w postaci mężczyzny, w którą mogą się tak rozlać i otworzyć, więc co byś poleciła takim kobietom? Ja jestem singielką, więc poleć coś. Okej, powiem tak, świetnie. Masz ciało, masz partnera. Dokładnie. Masz ciało, masz partnera. Nie masz mężczyzny, masz tego w środku sobie. Masz męskość w sobie, nadaj mu rolę, nadaj mu intencję, nadaj mu cel. A potem poddaj się temu, jak on ci w tym pomaga. Kochaj się ze sobą, z odbiciem w lustrze. Zadbaj o swój rytuał. To jest mega ważne, żeby kobiety miały swój rytuał miłosny. Swój własny. Ja mam naprawdę, ja mam przepiękny seks z moim mężem. My mamy cudowne po prostu swoje rytuały. Mnie to nie zwalnia z mojego przywileju korzystania z tego, że ja mam swój rytuał i on... Jemu od tego wara.
I to nie ma znaczenia, bo wtedy ja mam lepszy kontakt ze swoją kobiecością, ze swoją męskością, a ja lubię moją męskość projektować na niego. I on lubi kojarzyć się z tym mężczyzną, bo on na tym wzrasta. I jeżeli miałabym cokolwiek poradzić, to skończmy właśnie z tym, ja nie mam z kim. Masz ciało, to masz partnera. Nie tylko jest... Tutaj Bartek pisze, czyli masturbacja dla kobiet jest okej. Okay. Ja myślę, że nie tylko okej, okay, a po prostu święta i potrzebna. Ja... To jest niesamowite narzędzie rozwojowe. Tak. Naprawdę. W moim odczuciu po prostu seksualność jest rejonem, dzięki któremu wzrasta się najbardziej. Ciało kobiety to jest też bardzo ważne. I w tao się o tym uczy, i w tantrze też. Ciało kobiety im więcej rozkoszy przeżywa, tym lepiej dla niej. Tym lepiej też, uwaga, dla jej otoczenia. Tak. Dlatego orgazmy kobiet są takie ważne. One są witalne, spokojne, naładowane, pełne. One są otwarte na bliskość, na intymność. Nic nie jest straszne. One są zdrowe, wypoczęte. One są radosne, one są odważne. Ja pierdzielę, tyle. One są piękne. One się nie boją mówić tego, co czują. One nie boją się przyjąć tego, co jest ciężkie. One wiedzą, że sobie ze wszystkim poradzą. To są same zalety, jeśli się to robi świadomie. Tak. Bo masturbacja to może być samogwałt, a może być samomiłość. Mhm. To już zależy od poziomu świadomości. Jest to pytanie, a dla faceta? Dla faceta tak samo. I mężczyźni, to jak z nimi pracuję, to potrzebują nauczyć się rozprowadzania swojej energii seksualnej i nauczyć się też, że uwaga, ejakulacja to nie jest orgazm. Ejakulacja skojarzyła się z orgazmem, gdy dojrzewaliście. Ale to nie jest orgazm. I warto nauczyć się kontroli ejakulacji i warto nauczyć się orgazmu z innych miejsc ciała. Sutki, całocielesne, energetyczne, z prostaty. I przejść ponad własne ograniczające przekonania, które każdy mężczyzna ma. Jakby w pupie to jest wyjście, a nie zejście. No nie? Mój drogi, tracisz bardzo dużo. Tracisz swoją część swojej natury, która jest receptywna, otwarta i niesamowicie potężna. Receptywność i swoją wrażliwość. Dokładnie. I dla mężczyzny samomiłość jest równie ważna, bo to jeszcze jednocześnie uczy go jego ciała i w jego obrębie on się czuje wtedy pewniej, ma więcej charyzmy. Jeśli to nie są naprawdę fajne cechy męskie, to co jest? Mhm. A co byś Sabina poleciła kobiecie, która wyznacza sobie czas na ten rytuał sam dla siebie i akurat... Załóżmy, to jest jakiś konkretny dzień w tygodniu i akurat to jest ten jeden dzień, gdzie jestem wyjątkowo, nie wiem, zamknięta, albo zimna, albo twarda i to po prostu nie płynie. Jakbyś przetransformowała tę twardość i ten chłód w to, żeby... Aha. Czujesz, nie? Tak, dokładnie, bo ja też takie mam momenty. Mhm. Mam ten swój kalendarz, mam coś tam i mam już, kurczę, nie wiem, już chcę, ale kurwa nie chcę, nie, no, nie wiem. Serial bym obejrzała, nie? Cokolwiek, nie? Po prostu, no bo ja znowu powiem to wprost, bo myślę, że naprawdę większość dorosłych ludzi musi to usłyszeć. Częściej nam się nie chce uprawiać seksu w wieloletnich relacjach i już w ogóle ze sobą, niż nam się chce. Dlaczego? Bo nasze libido gdzieś tam po 25 roku życia, ono się już robi responsywne. Ono nie jest spontaniczne, tak jak gdy byliśmy nastolatkami, ale na obrazie spontanicznego libido zbudowane jest całe porno. Mm-hmm. I wydaje nam się, że powinno to być takie, czuję podniecenie, chcę to robić! Nie, moja droga, wkręcisz się i wtedy ci się zachce. Mm-hmm. Najpierw musisz zacząć się wypieszczać, a potem to przyjdzie, a jeśli to jest taki dzień, że nie wiem, miałaś ciężkie spotkanie z klientem, miałaś jakiś trudny proces ze sobą, ktoś ci wkurzył gdzieś tam, nie wiem, w Biedronce, w kolejce, cokolwiek, pogoda jest zjebana, nie wiem, no cokolwiek takiego. Zabierz to ze sobą i zacznij to wydotykiwać w sobie, tak dosłownie tak, nie chce mi się, mam... Nie chciałabym w ogóle, mam tego, no to nie jest mój dzień. I tak pobyć w tym z 5-10 minut i zobaczyć, co ten dotyk robi. I ja gwarantuję, większość czasu po prostu w tym popłyniesz. Co Ale znowu, tu jest umysł, który przedstawia część prawdy pod tytułem no właśnie, nie
chce mi się, odpoczęłabym czy coś tam, a pod spodem jest, nie chce mi się wchodzić w odrobinę trudu. Czyli to Sabina. Nie. No. To jest o dyscyplinie, co? Tak. To jest o dyscyplinie. Tak. Dyscyplinie, która jest sposobem na korzystanie z wolności. Tak, dokładnie. Unikanie dyscypliny jest niewoleniem. Dokładnie tak. Dyscyplina to jest umiejętne korzystanie z wolności. Tak. Znam wszystkie konsekwencje swoich wyborów, wybieram najlepsze. Wiem, że za tą odrobiną trudu, który teraz włożę, za trud, co to jest za trud, jeżeli z drugiej strony to się tak zwróci. Poza tym nie zapominajmy o tym, co jest bardzo ciekawe, a wielu z nas o tym zapomina. Co to jest zabawa? Zabawa. Jak każde dziecko, jak spojrzysz na dziecko, to nieważne, czy ono wyjdzie na płot, zwali się z niego, przyjdzie z podrapaną twarzą. To nieważne, czy jest, wiesz, już późno i ono wie, że się spóźniło i za chwilę dostanie opierdol od mamy, jak wróci. To nieważne, że nie wiem, że ono się poprzewraca, jak będzie biegało. Dzieci wiedzą, że jak włożą tą odrobinę trudu, to zabawa jest jeszcze lepsza. Tak. I w tym kontekście zabawa i rozwój to jest to samo. Jeśli ta interpretacja po prostu zostanie, no to kurczę, zabawą jest właśnie seks. Zabawą jest rozwój. Jedno i drugie wymaga świadomej inwestycji i odrobinę trudu z przeświadczeniem, że przecież to się zajebiście zwróci. Że to będzie dokarmiało i że to będzie takie fajne właśnie i zostanie w środku, no nie? I po czym przecież jeżeli ja wejdę ze sobą i swoim ciałem do wyra i nawet jak mi się nie chce, nawet jak mam, naprawdę, mówię wprost i powtórzę to jeszcze raz, mi się częściej nie chce niż mi się chce. I zawsze jest zajebista wymówka, zawsze jest historia, która jest ładna do kupienia, a może jednak zostaniemy, obejrzymy serial. Albo w zasadzie to ja już, o, to jest moja ulubiona, przecież ja już tyle wiem o sobie, no to w sumie co mi tutaj dodała więcej. No ale potem ja to zabieram ze sobą na zasadzie, umysł, lowdown, okej? Tak. Nigdy nie można wejść do tej samej rzeki. Tu i tak będzie coś innego. Ja mogę wejść w orgazm, mogę nie wejść. Mogę na przykład zastanowić się, ile mojego ejakulatu dzisiaj popłynie. Jaką intencją wejdę w ten seks? Co ja przyciągnę dzięki temu? Z moich najlepszych orgazmów po prostu pochodzą najlepsze treści. I co jest mega w ogóle niesamowite, klientki, z którymi pracuję, one na przykład potrafią powiedzieć, ty mi się pojawiłaś we śnie. Albo ja pomyślałam o tobie, ale nie wiem dlaczego. A ja podczas orgazmu bardzo intencjonalnie wypuszczam z siebie takie łapcie mój płomień i kto się zapali, to do mnie wróci. Wspaniała praktyka. No, dlatego no, kurczę, sorry, no my się rodzimy z tej energii, więc jej nie marnotrawmy na głupotę, tylko bierzmy ją i na zabawę, i na kreację. Piękne. Kochana, dobiłyśmy do godziny, słuchaj. W ogóle tak. Tak, to się stało. Dobra zabawa. Dobra zabawa, dokładnie. Bardzo ci dziękuję. W ogóle wiesz co, Sabina, jestem po prostu, ja się czuję najedzona po tym live'ie, naprawdę, jakby ja się czuję, jakby ja tutaj weszłam bardziej taka jeszcze, co się dzieje, a wyszłam po prostu najedzona, zasilona. Genialna jest ta energia, którą wykreowałyśmy, bardzo chętnie cię tutaj będę widziała częściej, kochana, jakby twoja słuchaj, wiedza, ale przede wszystkim twoja miłość, bo cię czuć po prostu miłość i to, jak ty nią się bawisz w różnych, po prostu jak ją przejawiasz w różnych formatach, to jest po prostu piękne, także pięknie mi było w tym uczestniczyć i na to patrzeć, słuchaj. Dziękuję bardzo, dziękuję ci Agata w ogóle i za to zaproszenie i też powiem wprost, że tuż przed live'em miałam takie też troszeczkę nie chce mi się, ale ja wiedziałam, że to jest na zasadzie, ej, wejdę teraz w coś alchemizującego i przecież to będzie super ekstra i mówisz, że godzina minęła, ja nie wiem kiedy. Tak, to samo właśnie mam. Także... Naprawdę, ja jestem ci mega wdzięczna. To ja czuję, że ten live, on się skończy, ale on będzie dalej się fajnie niósł, jakby zresztą też jeszcze udostępnił siebie na YouTube. I no, z wielką wdzięcznością po prostu bardzo ci dziękuję. Mega się cieszę. Ja tobie również, kochana. Oby więcej takich. Jesteśmy na łączu, niech ten live służy, bo tutaj było bardzo dużo dobra w nim. Myślę, że dużo to da dziewczynom i mężczyznom też. Także niech służy.
Okej, cieszę się. I co? I jesteśmy na łączu. Dokładnie tak. Tak, w intaczu. Tak, w intaczu. Pa, kochana, ściskam cię. Pa. I pa, moi drodzy. Pa.